Słyszałem, że coś jest głośno. Otworzyłem okno, patrzę, że śmigłowiec ląduje. Śmigłowiec wylądował i tu były dwa straże pożarne, znaczy te takie duże, nie straże pożarne, i policji było też trochę. Na miejscu, z tego co zdołano ustalić, to ojciec dziecka przebywał poza mieszkaniem, poszedł na chwilę do sąsiada. Kobieta, partnerka mężczyzny, wyszła do ubikacji. Chłopiec znajduje się, tak jak już mówiłam, w szpitalu. Mężczyzna oraz kobieta zostali zatrzymani z uwagi na to, iż znajdowali się pod wpływem alkoholu. W dniu dzisiejszym trwają czynności zlecone przez prokuraturę. Byli tacy, że po prostu trzeba dziecka pilnować, a dziecko nie upilnowało. Dlaczego? Mieści w pale, nie mieści. Jeżeli tu, no to co? No to jak? Od czego są służby MOPS? Kontrolują to. No to dlaczego nie przyjeżdżają? Dlaczego oni nie kontrolują?